Pierwsza randka to podcast o miłości we wszystkich jej formach, odsłonach i odcieniach. Miłość to to, co fascynuje mnie w dzisiejszym świecie i też to, co pcha mnie do przodu. Partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Pandora i kampania Bilow właśnie marki Pandora była dla mnie inspiracją do stworzenia kilku specjalnych odcinków podcastu, z których każdy będzie dotykał tematu miłości z nieco innej strony, tak żeby przybliżyć nam ten temat jeszcze bardziej. Do tej miłości działaniu w codzienności. Czym jest? Skąd może pochodzić? Jak może się zaczynać? Jak może wyglądać? To i wszystko inne. Zapraszam. Zanurzcie się w tym temacie ze mną jeszcze bardziej. A dziś moim gościem jest nie kto inny, a one and only <grypt. tronik> terapeutka stylu i mentorka Sylwia Antoszkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam ponownie przy tym stole dla tych, którzy jeszcze nie słuchali i nie wiedzą, jest to nasze drugie spotkanie w tym podcaście. Pierwsze dotykało tematu samooceny i poczucia własnej wartości. I zostało naprawdę się spotkało z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony słuchaczy, słuchaczek i całej publiczności. Bardzo się cieszę. Więc bardzo Ci dziękuję za tamtą rozmowę i już na wstępie za kolejną, bo dzisiaj będziemy. Mówić o temacie miłości, ale miłości do siebie. Mój absolutnie ulubiony temat. Mój najtrudniejszy temat. Dużo się o tym mówi i dużo się o tym słyszy i często w tych takich artykułach załóżmy prasy kobiecej ten punkt wyjścia do rozmowy o miłości do siebie, czy miłości własnej, jest zestawienie tej miłości z egoizmem. Hmm. Czy to jest w ogóle, wiesz, położenie tych rzeczy na jednej półce jest dobre. Wydaje mi się, że jest nieuniknione. Mhm. Położenie tego na jednej półce i powiem więcej, wydaje mi się, że nie raz, nie dwa i nie dziesięć miałam rozmowy na ten temat ze swoimi bardzo upartymi i opornymi na zmianę klientkami, które właśnie w tą stronę szły, które właśnie tak kojarzyły miłość do siebie, że jeżeli ja będę kochała siebie, to będę egoistką, to znaczy, że nie będę troszczyła się już o innych. To znaczy, że będę tylko i wyłącznie myślała o sobie. I by, myślę, że to zestawienie ono będzie się pojawiało. Nie unikniemy tego. Natomiast wydaje mi się, że coraz bliższa jest też i coraz większej grupie osób, mam nadzieję, teoria, która mówi, że egoizm a miłość do siebie to jest kompletnie co innego. Powiedz mi ty, Natalia, czym dla ciebie jest miłość romantyczna? Dla ciebie, nie, nie jako um, taka formułka, którą możemy mhm. przeczytać w internecie. Jak ty czujesz miłość romantyczną? Romantyczna miłość. To jest coś, co mnie od razu odsyła do książek i muzyki. Że jest jakąś historią i jakąś odrobiną cierpienia, jakimś miksem emocji i jak, jakimiś dwiema siłami, które próbują znaleźć harmonię i porządek w takich dwóch różnych siłach. Czyli można powiedzieć, że to ma niewiele wspólnego z tym, czym jest miłość twoja na przykład do twojego partnera. Tak. Mm. I, teraz jest, I teraz jest pytanie, Ciekawe. żeby sobie zadać takie pytanie najpierw, w momencie, w którym zaczynamy rozmawiać o miłości do siebie, jak najszybciej złapać to, czym ona jest, to zadać sobie warto pytanie, jak my rozumiemy miłość do naszego partnera, do mhm. byłego chłopaka, jakkolwiek. To nie, musi, nie musimy akurat być w związku, ale czym dla nas jest kochanie partnera? Jak my to rozumiemy? Co, jak to czujemy? Jak to czujesz ty? Miłość do kogoś, dla mnie to jest taka sytuacja, kiedy chcę dla tej osoby jak najlepiej. Mm -hmm. Kiedy robię wszystko, żeby tej drugiej osobie było jak najlepiej. Mm -hmm. Tak bym to bardzo uprościła. I wiesz co, to jest odzwierciedlenie tego zazwyczaj, można by do tego tak podejść. Może ja nie będę tego mówić w tej formie prawdy objawionej, Polałabym tego uniknąć, ale jakbyśmy sobie spróbowały założyć, zrobić sobie takie założenie i postawić taką tezę że co by było, gdyby nasza miłość do partnera była jeden do jeden odzwierciedleniem tego, jaka jest miłość nasza do nas i do siebie. Bo tego się nie da rozgraniczyć. Jeżeli jesteśmy na przykład partnerkami, które są czepialskie, wymagające, z dużymi bardzo oczekiwaniami, niewiele chcące zainwestować ze swojej strony, to się może okazać, że dokładnie tak samo traktujemy siebie. Tylko że wiesz, co jest pierwsze, kura czy jajko? Mm. Więc chodzi o to, że to się wszystko zaczyna od tej miłości do nas. Więc możemy sobie przyjrzeć się relacji z naszym partnerem, byłym partnerem, obecnym. Jeżeli mamy w ogóle pomysł na taką refleksję, bo wydaje mi się, że to jest kluczowe. Ale możemy nie mieć. Natomiast wydaje mi się, że w tej rozmowie warto jest sobie zadać takie pytanie i zobaczyć, jak w ogóle to się kształtowało na przełomie lat związków, bo też jest tak, że osoby, z którymi spotykamy się na przełomie różnych naszych życiowych momentów będą inne te osoby. To są, to są osoby, które są po coś w naszym życiu. One nas uczą różnych rzeczy, i nasza miłość do nich nigdy nie jest identyczna. To się jakby nie powtarzamy tych samych um, uczuć. Powtarzamy my inne też schematy. Jesteśmy my jesteśmy inne, my dojrzewamy. Ale dzisiaj jakby się tak sobie przyjrzeć sobie. Z tą szczerością, której często nam brakuje, bo potrafimy się przyglądać szczerze naszym partnerom. <głos> bardzo. <głos> ale czasami trudno nam się jest przyjrzeć szczerze sobie. I żeby tak się przyjrzeć sobie, jak my siebie kochamy, jak kochamy partnera, albo nawet zacząć od tego, jak kochamy partnera, i odwrócić to do siebie, to dostaniemy bardzo szybko informację. I wiem, że odbiegłam od tematu egoizmu, ale wrócę do niego, obiecuję. Bo to jest trochę o tym, że my nie kochamy innych ludzi egoistycznie. To nie jest w ogóle to połączenie. Zobacz, co powiedziałaś jako pierwsze. Chcę, żeby mojemu chłopakowi było jak najlepiej. Jaki w tym jest egoizm? I jeżeli przesunę to na siebie, chciałabym, żeby mi było najlepiej, to od razu można pomyśleć, no egoizm. Tylko mhm. wiesz, tak naprawdę nie chodzi o to, że ty zabierzesz coś komuś innemu, bo w tej miłości do partnera dobrze by było, żebyś też nie zabierała sobie, to ale żebyś dzieliła się tym, co już masz. Z pustego nie nalejesz. Hmm. Więc to jest ciągle powrót do siebie i takie z tą dużą wrażliwością na to, co to znaczy, że ja chcę dla siebie najlepiej. Czy to znaczy, że jak przyjadę do hotelu z koleżankami, to pobiegnę pierwsza, wybiorę sobie najlepszy pokój i powiem wszystkim, bo ja tak mam. Mam nadzieję, że nie macie z tym problemu. <grym> Czy zrobię tak, hej, dobra dziewczyny, znajdźmy na to jakiś sposób, losujmy cokolwiek, bo troszczę się o was, więc jeżeli ty wybierzesz najlepszy, to nie będę miała z tym problemu, bo. Uwielbiam Cię jako moją przyjaciółkę, czy kocham Cię jako moją przyjaciółkę. Czy będę miała z tym problem, bo właśnie po prostu jestem egoistką. Jeszcze jest bardziej, moim zdaniem, to skomplikowane ostatnio, ponieważ bardzo często mam wrażenie, nie jestem ekspertką w tym temacie absolutnie, ale widzę i obserwuję i słyszę i czytam, jak często ostatnio pojawia się ym, temat narcyzmu, który mam wrażenie, że może być mylony z egoizmem po prostu, ale naddajemy mu tą czapkę modną. I po prostu nagle jest wszystko o narcyzmie, egoizmie, a miłość własna to właściwie jest wtedyliwa, no bo jeżeli, no bo to za łatwo, za blisko leży tego tematu, który jest taki niefajny. Niefajny, ale hula po socjalach, no, więc oczywiście. też się to bardzo, nie wiem czy sprzedaje, ale czyta. Wiesz, ja, Takie, ja myślę, że to jest, to jest Klikalne to jest modne, ale na pewno jest wśród nas mnóstwo narcyzów i znam mnóstwo kobiet, które się po prostu rzeczywiście no w trudach są w kontekście relacji z partnerami, byłymi partnerami, czy byłymi partnerkami, przecież to, jest, to, to dotyczy obydwu stron. Tak samo w przyjaźniach, w rodzinach, wiesz, jakby diagnozują psychologowie, rodziców narcystycznych i tak dalej. To są pewnego rodzaju schematy i ustawienia, które z nami są, zostają i my realizujemy później programy, wybierając sobie takich partnerów, a nie innych. No jest to bardzo, bardzo wszystko um, po, poskładane, złożone, no ale... Najprościej w, w tym kontekście tej miłości do siebie jest przyjrzeć się przede wszystkim temu, jak kochamy, bo każdy z nas kiedyś kogoś kochał, taką obcą osobę, bo jeszcze łatwiej i szybciej złapać temat tego, czym jest miłość do siebie i dlaczego ona nie jest egoistyczna, kiedy zaczniemy myśleć o takich osobach wokół nas albo zwierzątkach, które, do których czujemy absolutnie bezwarunkowe uczucie. Czyli na przykład, jeżeli jesteśmy mamami, to najprościej, no bo to jest tak, że oczywiście bywają różne sytuacje, ale z zasady jest tak, że mama w kontekście swoich po prostu ustawień hormonalnych kocha swoje dziecko. Tak, to jest takie jest założenie. I to dziecko kocha absolutnie bezwarunkowo. I ja jako mama mogę powiedzieć, że rzeczywiście, bez względu na to, czy moje dziecko się zachowuje jak nastolatek, czy jest najsłodszym chłopcem na świecie, ja go kocham. Bezwarunkowo. On nie musi spełniać warunków żadnych, żebym ja go kochała. I takie poczucie tej bezwarunkowej miłości, kiedy je złapiesz, to spróbowanie odwrócenia tego do siebie jest tym pierwszym momentem, kiedy możemy zobaczyć, jakie to jest trudne, bo najfajniej by było, najpiękniej by było, gdybyśmy potrafiły siebie kochać bezwarunkowo, tak jak potrafimy kochać swoje dzieci albo swoje zwierzątka. I bardzo często spotykałam się z tym, no ale. No, dlatego kocham bezwarunkowo moje zwierzątko, pieska, kotka, no że on jest taki bezbronny. Mhm. I że wiesz, jakby wszyscy szukamy jakichś uzasadnień Zadnich i takich, powodów, czy... takich mhm. wymówek, że dlaczego. A ja sobie myślę, wiesz, co nie. Ja znam ludzi, którzy nie lubią zwierząt, nie kochają swoich zwierząt. To nie jest wcale takie oczywiste. Ty zakładasz, że to jest oczywiste, że kochasz swojego psa, to dlaczego nie możemy założyć, że to jest oczywiste, że możemy kochać tak właśnie siebie? No i wiesz, to jest ten moment, kiedy. Po prostu to jest niewygodne i nieprzyjemne, bo wszystko, co jest bezwarunkowe, jest dla nas bardzo nieprzyjemne. Kiedy na przykład wiesz, mówię o tym w kontekście poczucia własnej wartości, bezwarunkowe poczucie własnej wartości, bezwarunkowe bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa bezwarunkowe, gdzie my jesteśmy kobiety, szczególnie mam wrażenie, chociaż na pewno mężczyźni też, ale pracuję z kobietami, więc rzeczywiście ten temat jest mi bliższy, że jesteśmy tak przyzwyczajone do tego, że musimy mieć to, 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 tyle na koncie partnera albo męża, dziecko albo coś tam, wtedy będę czuła się bezpiecznie. Dom, mieszkanie, wiesz. Wtedy będę czuła się bezpiecznie. Idea bezwarunkowości jest dla nas po prostu, wiesz. Ale to jest w ogóle bardzo ciekawe ćwiczenie, o którym teraz powiedziałaś z tym jakby opisaniem, znalezieniem zdania na to, czym jest ta miłość, którą czujesz do drugiej osoby i przełożenie sobie tej jakby prawie jako kalki na siebie. Ja miałam wczoraj objawienie mm -hmm. <laughs> i trochę myślę, że ono się łączy trochę z tym tematem dzisiejszym, mm -hmm. może po prostu zaczęło mi to już w głowie pracować, wiesz, trochę po prostu 24 godziny wcześniej, mm -hmm. ale po trzech miesiącach, jak wróciłam do Polski, poszłam sobie zrobić paznokcie mm -hmm. i siedzę sobie tam, jestem taka, wiesz, zadowolona, jak ja się dobrze z tym czuję w ogóle od razu, jest plus 10 do samopoczucia, do samocenu, do wszystkiego. A dlaczego ja tego nie robiłam przez te trzy miesiące, kiedy mnie nie było? Tyle samo to tam kosztuje. Ale sobie oszczędzam. I myślę dalej. No, i jak jestem sama, to sobie pójdę na tani lunch. Nie pójdę na ten taki, żebym zabrała chłopaka. A jak jestem w domu sama, to ja sobie te takie gorsze dresy założę. Te dobre to oszczędzam. Boże! Na co ja to oszczędzam wszystko w ogóle? Kiedy ja się będę tym wszystkim cieszyć? Jak będę miała 70. Siedemdzie... Kiedy przyjdzie ten moment, że to już. Pamiętam, jak miałam te lat 18-19 i myślałam, no jak kiedyś mi będzie stać, żeby się robić te paznokcie, tam co miesiąc, co sobie będę robić. No i stać mnie i nadal oszczędzam. To jest ciekawe, ale wiesz co bardziej tutaj um, mnie się to łączy znacznie bardziej z tym, co powiedziałaś, jako pierwsze. Będę cię tutaj na pewno zobaczyć, to, Nie, to, to jest taka moja praca mentoringowa też często, że, że usłyszę coś, co mnie tak złapie, i później już to, z tym zostanę. że Powiedziałaś o tym, że chciałabym, żeby dla tego mojego chłopaka było. Jakby, chciałabym dla niego jak najlepiej. Lepiej. To jest taki, taka pozycja, że jest tam, jest tam duże prawdopodobieństwo, że, że rzeczywiście możesz czegoś sobie odmówić. Wstanie. No i dobra, i teraz tak. Pewnie. Rodzajów miłości jest bardzo dużo. To jest jeden z ja nie jestem ekspertką w temacie w tematach miłości, ale myślę, że warto sobie to obejrzeć. Bo czy egoizmem byłoby, gdybyś na przykład um, na, na Super Lunche, na super wyjazdy jeździła sama, a jak z chłopakiem, to taniej. Wiesz o co chodzi? W drugą stronę zobaczmy, czy to już można byłoby nazwać egoizmem? Czy zbyt wygórowaną miłością do siebie? Może to już wtedy byłby trochę egoizm. Najfajniej jest, kiedy spróbujemy ten balans, wiesz, jakby, no właśnie, żeby znaleźć tą równowagę. Że jeżeli tam mi jest tak fajnie z tym moim chłopakiem i robimy takie super rzeczy, to ja bym chciała sobie robić tak samo, bo kurczę, przecież siebie też kocham, też jestem taka fajna. No i teraz, a jeżeli na przykład nie mam na to kasy, bo tam już te trzy miesiące kosztowały trochę. To może następnym razem tam trochę zdejmę, żeby tu. Rozumiesz, o co mi chodzi. To jest ta zabawa w równowagę. Ja ci nie mówię, co masz robić. To jest tylko i wyłącznie kwestia tego, żeby sobie obejrzeć. Miałaś fantastyczne objawienie, i myślę, że na to pytanie, które sobie zadałaś, czyli kiedy będę się tym cieszyć, właśnie sobie odpowiedziałaś, bo od dzisiaj, bo to jest ten moment, kiedy. Tak, już wczoraj postanowiłam, nie będę oszczędzać wyjściowych dresów naprawdę, już przyszedł ten moment ojej, posłuchaj, to jest w ogóle temat rzeka i oczywiście wchodzimy w mój jeszcze bardziej ukochany temat czyli ciuchy, bo temat tego że sobie odmawiamy noszenia fantastycznych rzeczy, które sobie kupiłyśmy, to jest taki klasek, naprawdę byłam w tylu szafach w życiu, w setkach szaf i w zawsze w każdej szafie jest coś zapakowane i jest to na przykład, naprawdę to jest hit, torebka, dziewczyny po prostu zaglądajcie do szaf torebka, rozumiesz i w saint przepięknie, zapakowana w torebunie, w torebeczki, w papierki. Ja mówię, wyciągasz to właśnie i jutro w dresie idziesz do warzywniaka z tą torebką, bo ty ją sobie kupiłaś ze swoje pieniądze. To jest dla ciebie no dobra, Dlaczego czego to tam leży. I to jest wiesz, torebka to jest jeszcze spoko, ponieważ ona się nie starzeje. To jest coś, co w tej szafie będzie sobie leżało, może leżeć wiele lat i jeszcze być po prostu z pokolenia na pokolenie przekazywane. Ale ubrania, no i jaki to ma sens? Kupujemy sobie na przykład. Genialną, jedwabną kieckę. No nie będę jej nosić, bo po plamie. No nie mogę w niej pójść, bo się pogniecie. I ona wisi w tej szafie rok, drugi, trzeci, a potem się okazuje, że jest za mała. Kolor jest kompletnie nie, już nie twój, bo stwierdza, że dzisiaj nosisz inne kolory. Po prostu przestało być to dla Ciebie modne, tak? No bo to też temat mody, to już jest mody i trendów, jest kompletnie osobny, ale oszczędzając na sobie, robimy sobie krzywdę i tracimy pieniądze bardzo często po prostu. Więc. To jest standard. To sobie robimy w szafie, a co dopiero we wszystkich innych Życia. obszarach. No. Wracając do tej miłości do siebie w takim razie. To też jest o miłości do siebie. Tak, Jeżeli siebie jest, kochasz, jest, to, prawda, to założysz to sobie prawda. swoją ulubioną kieckę i pójdziesz z dziewczynami na kawę. Nie musisz się stroić specjalnie na jakieś tylko i wyłącznie wydarzenia, na które chodzimy, mówmy się, dosyć rzadko. Czyli czy ta miłość do siebie na co dzień, w takim day to day. Dla ciebie to jest właśnie to wybieranie dla siebie jak najlepiej? Też. Bo to, to jest, jest fajna tak, definicja całkiem. To jest, ja bym powiedziała też, dlatego że tam jest trochę więcej e, m, tych m, różnych obszarów fajnych. Pierwszy na pewno ważny możemy powiedzieć, że to jest o tym, że wybieramy dla siebie fajne rzeczy, że jeżeli mamy ochotę się napić kawy, to się napijemy z tego najlepszego kubeczka. Ja zawsze miałam, wiesz, awantury z mamą o to, że używam... Jak ty możesz dziecko używać tych wszystkich po prostu pozłacanych filiżanek i tych em, k kruszcowych wręcz talerzyków? Ja mamo, no, bo ja chcę tego używać, a nie trzymać to w szafie i patrzeć jak wygląda, bo to jest dla mnie bez sensu. I wiesz, o to była cały czas, cały czas zresztą jest, no zobacz, zniszczyłaś, zniszczyłaś, podłuchać. Tak, bo używam. Więc to jest taki pierwszy poziom, że wybieramy dla siebie ten najlepszy kubeczek i sobie z niego pijemy naszą kawkę to jest to pierwsze, że wybieramy dla siebie fajny lunch albo pójście samej na lunch. Nie na zasadzie, że dobra, to idę do po prostu baru mlecznego, które kocham, żeby nie było, ale to jest to po prostu jako klisza, że nie do baru mlecznego, tylko sobie pójdę jak już na lunch, to pójdę sobie w jakieś swoje ulubione miejsce sama nawet. To są takie małe rzeczy, wiesz, ale jest trudniejsze miejsce. Chociaż czy ja wiem, w sumie to jest bardzo trudne, jeżeli jesteśmy w takim miejscu, w którym sobie odmawiamy, to to też będzie bardzo trudne, ale ja zaczynam tą miłość do siebie pracując z kobietami od tego, żeby się nauczyć zachwycać życie. Bo to jest to, czego my nie chcemy sobie dawać. Boże Jezus, ma no jest brzydko, jest brudno w ogóle, ile ta wiosna będzie trwała, czy tam zima? Przyszła wiosna za gorąco, jest zima za zimno, wiesz, no i cały czas coś. Więc jakby my sobie lubimy po, pomarudzić i mamy to, to społeczne przyzwolenie na to, żeby sobie marudzić i tak się odnajdujemy w tych po prostu marudzeniach. A co by było, gdybyśmy po prostu pewnego dnia postanowiły się pozachwycać życiem? I to nie jest o. I to nie jest o tym, żebyśmy były wdzięczne za to. Tylko chodzi o taki najprawdziwszy, przerysowany wręcz zachwyt. Czyli. Boże, jaki jest piękny dzień. To jest na początku głupie, Dokładnie tak, jak wygląda. Ale przysięgam, że działa. Czyli Boże, jaki piękny dzień! Czy ty widzisz? Bzy kwitną. Ja wczoraj naprawdę prawie miałam wypadek, bo właśnie zauważyłam, że bzy zaczęły kwitnąć koło mnie, więc. Zjechałam szybko, żeby zacząć wąchać i się zachwycać zapachem. Nie będę urywać, bo popsuję, to nie ma sensu, więc będę wąchać ten bez. On jest taki obłędny. I tak wygląda moje życie. To jest ta po prostu ekscytacja, egzaltacja. Ja wiem, że mnóstwo ludzi będzie miało opcję. Boże, co ona gada i w ogóle. Mhm. Serio, od tego się zaczyna miłość do świata, od tego się zaczyna miłość do życia. Jeżeli się nauczymy od tych małych rzeczy, które są od nas oderwane. Czyli jeszcze tu nie ma by niebezpieczeństwa, jeszcze nikt mi nie każe nic robić, jeszcze nikt mi nie każe nic do siebie mówić, jestem bezpieczna. Więc uwierz mi, że jest bardzo dużo kobiet, które naprawdę potrzebują tego takiego buforu bezpieczeństwa, trochę nawet z odwrócenia uwagi na zasadzie no dobra, to jest głupie to ćwiczenie, ale dobra, zrobię je. Czyli, jakby to jest takie trochę odwrócenie uwagi od tego myślenia o sobie, że na zasadzie kochania siebie, bo to jest bardzo, bardzo cały czas duży temat dla wielu osób. Więc to takie odwrócenie. Zobaczcie, jakie piękne listki. Czy Ty kiedyś się przyglądałaś temu, jak wygląda liść, Natalia? Ja teraz mi całkiem <laughs> poważnie. Czyłam <Część, śmiech> od tego, że jak byliśmy na biologii w podstawce, to tam coś oglądałyśmy. Ale czy przyjrzałaś się kiedyś, ile jest po prostu na jednym liściu różnych rzeczy, których nie ma na drugim? I nie ma takiego samego drugiego liścia. I po prostu wiesz, ten zachwyt, który ja w sobie. Latami pielęgnowałam. On oczywiście przez mojego syna dzisiaj jest taki, czasami jest ale nie mam, jakby nie obchodzi mnie to, dlatego że ja dzięki temu ćwiczeniu, dzięki tej pracy z zachwytem nad codziennością, nauczyłam się kochać siebie. To była ta droga. Bo było mi łatwiej, a jestem bardzo silną osobowością, co niestety przeszkadza w pracy ze sobą, bo tak jak jestem silna w tym, żeby sobie dowalać to tak samo silnie hmm. będę bronić tego, żeby z tego nie wychodzić, rozumiesz? Ktoś, kto jest łagodniejszy no dla siebie, tak. Ktoś, kto jest łagodniejszy dla siebie, będzie później miał łatwiej po prostu wejść pewne rzeczy. Osoba tak kontrolująca rzeczywistość, jaką ja kiedyś byłam, też cały czas mam jakieś takie przebłyski tego, yy, zdarza mi się zobaczyć, że oj, odłóż to, ale to, no jakby to są schematy, które nigdy nie znikają, one się pojawiają. Ja je widzę i po prostu wybieram ich nie dotykać. Ale są, więc jakbyś, ja zawsze byłam bardzo kontrolująca, bardzo em, poszukująca tego poczucia bezpieczeństwa przez to, tak, takiego osadzenia się, więc też jako partnerka byłam nie do wytrzymania, bo kontrolowałam wszystko, bo to było moje poczucie bezpieczeństwa. No i oczywiście lata terapii, lata pracy w tym, ale to było strasznie trudne dopuszczenia, żeby żeby zacząć być w czułości, żeby zacząć być w ogóle w jakimś takim podejściu do świata takim lżejszym, po prostu odpuszczeniu jakiemuś takiemu. Wiesz, po prostu <laughs> rozpięciu spodni dosłownie, no bo to jest o tym takim puszczeniu tego miękkiego brzucha. To, to jest tak dla takich osób jak ja trudne, że naprawdę to są lata pracy, więc Najpierw z tymi zachwytami czułam się jak wariatka po prostu, ale wymyśliłam sobie to sama i po prostu sobie to sama robiłam. To trwało długo, ale jak tylko zobaczyłam, że przynosi efekty i zaczynam się luzować, zaczynam być po prostu bardziej w zachwycie światem niż w dowalaniu sobie, bo to też o tym jest, że my mamy ogromną łatwość w dowalaniu sobie. Opowiem Ci taką historię też. Być może będzie to odpowiedź na kolejne pytanie. Jak pracować z tą miłością do siebie już w tym bardziej zaawansowanym momencie, czyli kiedy już puścimy te zachwyty i już jesteśmy takie trochę bardziej w zaufaniu do siebie? Ale jeszcze poczekaj, jeszcze hmm? tych zachwytów bym no? chciała, jedno pytanie. Bo tak sobie teraz ja to rozumiem, co do mnie mówisz. Mm -hmm. Ale ja 10 lat temu, co bym popatrzyła na ciebie i bym ci powiedziała, że się babo pukni w głowę. I jak od. Takiego punktu, w jakim zakładam, że sporo z nas może być, mm -hmm. przejść do tego, żeby sobie na to pozwolić. Czy tam się trzeba po prostu jakoś tak przepchnąć na siłę, czy tam. Jaki, jaki proces musi zajść w Twojej głowie, żeby sobie w ogóle dać na to miejsce? Mm -hmm. Super pytanie. Bo to właściwie we wszystkich tych zmianach i we wszystkim, w każdym tym takim ruchu do kolejnego jakiegoś poziomu, chodzi o to samo. Ty mówisz o tym dać sobie prawo. A ja mówię o tym, a spróbuję. Co mi szkodzi? To jest podejście na zasadzie asekuracja. Dobra, sprawdzę. <laughs> Wiesz, bo o wiele trudniej jest podejść do takiego tematu z kategorii, dobra, muszę to zrobić, nie? A co ja by tam, zmuszać się? To jest bez sensu, nie chcę się zmuszać. Szarpanie się i to forsowanie, o którym mówisz, no to jest po prostu kolejny trochę wyraz tego, że siebie nie kochamy do końca. Ja nie jestem zwolenniczką forsowania się, nie jestem zwolenniczką też Strasznie dużych ruchów, szybkich ruchów, wiesz, takich po prostu gwałtownych. Ja jestem z tych takich ostrożnych, powolutku, krok po kroczku, mimo tego, że przez całe życie byłam uważana i nadal jestem za super odważną osobę. Ale wydaje mi się, że ta odwaga u mnie jest wynikiem tych właśnie miliona tych małych kroczków zrobionych. Więc nie forsować, tylko: no dobra, se sprawdzę. No co mi szkodzi? A co to znaczy sprawdzę? Wyjdź z chaty. Po prostu. Wyjdź z domu i przejdź się. Z tą uważnością, ale nie w kontekście mindfulness, świat i w ogóle. Nie, po prostu na serio się rozejrzyj. Bo ja na przykład zorientowałam się, że mam niesamowicie piękny budynek koło siebie, a przechodziłam koło niego, wiesz, dwa lata. Na niego nie patrzyłam. Więc takie rozejrzenie się, czy jest coś, czym mogę się zachwycić. I nawet jeżeli na początku będzie to, o, ładne, to też jest OK, nie? To jest OK. To jest taki początek, bo to, kiedy uznajemy, że coś jest ładne, już w naszym organizmie po prostu roz, zaczyna huśtać emocjami trochę, które tam są, wiesz, pościskane, pozamykane. Nie, nie. Nie będę mówić o sobie, że siebie kocham, to jest jakaś pstura. Te wszystkie idiotyzmy z tym, ja firma. Wiesz, no jakby naprawdę 90% kobiet, które ze mną pracują, e, to miały, więc uważam, że to jest po prostu klasyk i to nie jest, raczej to jest norma. To jest takie robienie trochę podstępem. Takie. No tak Uważam, że to głupie, to powiem głupie. Ale sprawa Głupie to jest w ogóle. Tak, ona w ogóle bzdury gada. Wiesz, ja naprawdę mam strasznie dużo śmiechu z tego i radości, kiedy ktoś mi mówi, że. Kiedy ktoś tam nikt mi tego nie mówi, ale tam pisze, komentuje coś, że głupiamy, ja dobra. Pogadamy za miesiąc. No, że bo tak, bo to po prostu musi sobie coś popracować. Coś Albo i nie trafi, na, być może faktycznie nie jest tak, że, że to trafi na, na ten grunt podatny. Mi się wydaje, że trafi, dlatego że my wszyscy jesteśmy z natury dobrzy. I z natury jakby jesteśmy ludźmi, którzy, jak się rodzimy, no to co robią dzieci? Biegają na golasa i zachwycają się wszystkim naokoło. Pchają w dodatku wszystko do buzi. Więc jakby rozumiesz, to jest pełne zaufanie do świata. Zjem, nie umrę. Wsadzę tu palec i umrę. Tak się rodzimy. Później zaczyna się jakby w procesach, które się dzieją między nami a rodzicami, między nami a dziećmi. Tu dostaniemy w oko. Więc aha, dobra, to dostałem w oko, to już tego nie mogę robić. I tak dalej. Zaczynamy się uczyć tych zamykania się w tych różnych szufladkach albo zakładania różnych masek. No, Milion tego się dzieje po drodze, ale my rodzimy się jako jednostki, które chcą się uczyć, rozwijać poprzez wkładanie różnych rzeczy do ust i, i dotykanie, i sprawdzanie, i upadanie, i wstawanie, i tak dalej. Więc to mamy w naturze, więc chodzi o to, żeby sobie do tej natury trochę spróbować wrócić. Nagrywamy to chwilę przed, więc zdradzę tajemnicę, która się jakby nie okaże. Moim, na, mam takie warsztaty jutro na których wymyśliłam dla dziewczyn, to są warsztaty kreatywne dla moich absolwentek mojej szkoły i wymyśliłam, żeby je trochę huśtnąć po prostu w tą dziecięcą energię. Kupiłam im kredę i będziemy rysować na podłodze, wiesz, na betonie. Bo to jest coś takiego, że za każdym razem, kiedy to robię z jakąś pojedynczą osobą, to jest w ogóle... zwariowałaś Ja mówię, stara, po prostu rysuję. Ale chciałam rysować? Oszalałaś chyba. Jakby przypomnij sobie, jak to było, jak byłaś dzieckiem. Jak był kawałek kredy, który nie był kredą w tamtych czasach u mnie, to po prostu znaleziony kawałek jakiegoś kamienia, który rysował po ziemi. Boże, to było w ogóle wydarzenie dnia, rozumiesz? Albo e, puszka po jakiejś paście do butów, do której się pchało piach i się po prostu tym cały dzień bawiłaś. I chodzi o to, żeby, nie musimy się tym bawić, tylko chodzi o to, żebyśmy trochę do tej natury, tej ciekawej, tej ciekawskiej, tej otwartej, tej ufnej siebie tam spróbowały wejść poprzez te zachwyty. Najpierw, bo nie zachwycimy się sobą, jak będziemy, wiesz, w tej pozycji po prostu, a to chodzi o to, żeby się się sobą też nauczyć zachwycać. No ale to jest nie stresujcie się, to jest jakby drugi albo trzeci krok, bo to jest naprawdę moment, w którym wszyscy się spinają. Dziewczyny się spinają. Oczywiście te, które są na tym poziomie świadomości, w którym już to dotknęły, zobaczyły, no to się po prostu uśmiechają z radością, wiedzą, że czy jest robota do zrobienia, ale naprawdę jest na znacznie więcej tych kobiet, które po prostu nie. W ogóle pierwszy raz to usłyszą, nie? I może im się to nie spodziewa. To jeżeli już tak dałyśmy szansę, powiedziałyśmy mhm. głupie, ale spróbuję, wyszłyśmy z domu, dobry sezon na to jest, więc jest tak, tam wiesz, drzewo tutaj, krzew tu coś, że ładne, no, okej. Okay. Zaczyna to pracować, to co dalej? Jaki jest kolejny krok? No, i tu się zaczyna już robić trudniej, i wiem, że to jest tak, że to jest bardzo trudne, ponieważ sama walczyłam z tym dwa tygodnie naprawdę. Dwa tygodnie mi zajęło i to już było podpowiedziane przez moją terapeutkę, pamiętam. Um, I bardzo mi się to nie podobało. Ona mi podpowiedziała taką rzecz, żeby spróbować. No to było bardziej skomplikowane, to nie ma, nie ma znaczenia. Chodzi o to, że miałam codziennie przez 21 dni zapisywać wieczorem pięć rzeczy, które w sobie lubię. Ja przez 14 dni nie byłam w stanie nawet podejść do notesu. To, ile się przewalało przeze mnie emocji, złość. Głównie złość. Byłam zła, spięta, zdenerwowana, pociły mi się ręce. Nie byłam w stanie podejść do tego. Po dwóch tygodniach, mówię to po to, to jest totalnie intymny temat, ale uważam, że jeżeli to powiem, to te dziewczyny, które mają tak samo, po prostu odetchną z ulgą i mi się popłaczą, dlatego że to jest właśnie to, z czym my się borykamy. Przez kolejny tydzień zapisywałam w tym cholernym notesie. To, za co siebie nie lubię. I przychodziło mi to z dużą łatwością. Po następnym tygodniu zaczęłam zapisywać już jakieś pojedyncze rzeczy, za które siebie lubię, które w sobie lubię, ale obok musiałam wypisać też to, z czego jestem niezadowolona. No bo, no nie no, nie zrobiłaś tego dzisiaj. I ja serio, wiesz co Natalia, ja nawet jak dzisiaj o tym myślę, to jest mi smutno, dlatego że ja pamiętam to uczucie, ja pamiętam ten stan, kiedy pisałam z tą pewnością, po prostu z tą taką... Tu zrobiłaś tak, tu zrobiłaś tak, tu tego nie zrobiłaś, a moment, w którym miałam napisać, że na przykład coś mi się dzisiaj udało, no to bardzo to było trudne. A założenie jest takie, żeby spróbować przez 21 dni zapisywać sobie codziennie pięć rzeczy, nawet trzy rzeczy. Nie co się mi w sobie podoba wizualnie, tylko za co siebie lubię w ogóle jako człowieka. Dlatego najpierw można zrobić krok wstecz, zanim na przykład. Przejdziesz z tego miejsca w zachwytach do miejsca w zachwytach nad sobą, które się pojawi później i zaczyna się robić bajka. Dojdziemy tam, obiecuję. To miejsce pośrodku to jest takie miejsce, w którym warto sobie zacząć zapisywać te rzeczy, za które lubię swojego partnera i które lubię w swoim partnerze, albo w swojej przyjaciółce najlepszej, albo w swoim dziecku. Dlatego, że to pozwala zobaczyć w ogóle na jakim obszarze i na jakim poziomie to jest praca. I że to jest nietrudne, że w sumie to jest dosyć jakby. O, chyba, że mamy tak jeden do jeden odzwierciedlenie tego, jak jesteśmy dla siebie niedobre i mamy to odzwierciedlenie w tym, jak jesteśmy niedobre dla naszego partnera, to też jest piękna lekcja o tym, co tu jest do zrobienia. Więc warto sobie zrobić takie przejściowe, ale nie trzeba. To jest tak, że wszystko zależy od tego, czego potrzebujemy. Ja bym poszła od razu w tą opcję próby i też od razu powiem tak. Miłość do siebie oznacza, że sobie dajesz na to przestrzeń, żeby tego nie robić. Czyli jeżeli czujesz że z źle i jest to dla ciebie trudne i się miotasz po prostu tydzień z tym, to jest okej. Okay. Tylko przyglądaj się temu wtedy, przyglądaj się sobie i próbuj się pogłaskać po głowie dosłownie. Na zasadzie ukochania się takiego, wiesz, bo my też nie rozumiemy, że to nasze ciało to jesteśmy my. Że jeżeli lubimy w swoim partnerze jego ciało i lubimy się do niego przytulić i daje nam to jakieś, wiesz, niesamowite odczucia każdy inny będzie miał bezpieczeństwa, spokoju, ciepła, czuło wszystkiego, czego chcemy to my możemy sobie też próbować to dać, tylko my nie myślimy o naszym ciele w kategorii Jeju, boli mnie łokieć, to może go po prostu złapię i potrzymam trochę. Może przejdzie, wiesz, że jakby boim oh, mnie łokieć, trzeba wziąć tabletkę, nie? Że jakby, a my mamy nasze ciało bardzo blisko siebie, <noise> najbliżej. Więc możemy z tej strony spróbować i w tej pracy, co lubię w sobie, za co siebie lubię, mogą pojawić się na początku nawet głupstwa. Jak sobie już damy tą czułość do tego i tak się będziemy dobra, nie napisałeś znowu, Jezus, tylko naprawdę, jeszcze jeden, ale dobra, spróbujemy jutro, spróbuję jutro, spróbuję jutro, miej jakiś czas, siadasz, nawet jak piszesz te złe rzeczy, to one w końcu prze przejdą wszystkie przez twój świat, taki wiesz, jakby system, one przepłyną i w końcu wpłyną te, no dobra, to napiszę, że... Jestem dobra w rozwiązywaniu kryzysowych sytuacji. Na przykład. Albo. No, dzisiaj to udało mi się zrobić te trzy telefony, które były trudne. O, to właściwie lubię siebie za to, że jestem odważna i to się powolutku zaczyna rozkręcać. U mnie najpierw musiałam wy wy jakby wypluć z siebie te wszystkie rzeczy, za które mam do siebie żali pretensje w ogóle. Ale moment, w którym już przestałam to robić, bo to się zrobiło, któregoś dnia po prostu, wieczorem już nie poczułam potrzeby pisania złych rzeczy. Już byłam wkręcona w to, żeby znaleźć coś fajnego. Że zaczęłam to traktować jak grę i zabawę. Na zasadzie, dobra, znajdę to. No dobra, mam ładne oczy. Jezu, właściwie to ja mam całkiem ładne oczy. I zaczęłam się przyglądać tym swoim oczom w lustrze, że tam jest tyle kolorów. One są jakieś szaro-zielone, a przy tym są jakieś takie niebieskawe. Jejku, fajne. No dobra, mam ładne oczy. No i wiesz, i nagle z tego miejsca, w którym było to tylko o tym, co w sobie lubię i za co siebie lubię, przeszłam trochę do tej strony wizualnej. I zaczęłam sobie oglądać siebie. I powiem Ci, że to, jaka mi się odpaliła wtedy wzruszająca czułość do mnie, no to żebym się teraz nie popłakała. Bo to jest, takie, to jest taki moment, w którym nagle widzisz swoją skórę. Na zasadzie nie oceny, porównania do no jak to? Czy to jest, jak może to tak wygląda? Tylko takiego, ponieważ spędzasz ze sobą dużo czasu codziennie. Nagle się okazuje, że te wieczory, te pięć rzeczy, to nie jest pięć minut, tylko pół godziny i po prostu z tego dużo. To nagle się przyglądasz. Ja pamiętam, że wtedy spojrzałam na swoją skórę i ja już wtedy byłam po 35 roku życia i zobaczyłam, że ona już nie jest taka, taka wiesz, taka jędrna i taka gładka jak zawsze. I to mnie tak rozczuliło, bo przypomniałam sobie skórę mojej babci. I oczywiście wiadomo, że od tego miejsca, w którym ja byłam wtedy do miejsca, w którym była, bo ja babcia była przepaść, ale coś do mnie takiego wtedy spłynęło, że jejku... My się zmieniamy i warto oglądać tą zmianę, bo ja przegapię to po prostu. Wiesz, tak jak dzieci nam rosną, pieski nam rosną, po prostu, ojej, dopiero był takim małym kotkiem, a teraz już jest takim wielkim dziadem. Że my to przegapimy, jeżeli nie będziemy się sobie przyglądać, że jeżeli nie będziemy z tą miłością i czułością do siebie, nieegoistyczną, bo zobacz, w tym nie ma żadnego egoizmu, nikomu nic nie zabieram. Ja po prostu trochę kieruję uwagę na siebie. I jakby ta czułość się rodzi w trakcie tych zachwytów. To nie jest tak, że dziś wstanę stąd, kiedy tego nie mam i to będę miała jutro. Tylko to jest robota jak ze wszystkim. Mm -hmm. Te prace dobrze jest po prostu przejść. Czasami coś dłużej trwa, czas, czasami szybciej. Nie ma jednej reguły. Ale ten moment właśnie, w którym ja zaczęłam się przyglądać sobie i swoim, wiesz, palcom i wszystkiemu i z taką czułością, to był moment, w którym ja się sobie zakochałam. I to nie jest to zakochanie, o którym my myślimy, bo też mam wrażenie, że my romantyzujemy miłość do siebie, tak jak mamy disneyowską opcję z tą miłością romantyczną. Że gdzieś to się zazębia, że nasze myślenie o tym, czym jest miłość, versus to, co czujemy faktycznie w miłości i versus to, co my do siebie czujemy, to jest taka plątanina tych wszystkich rzeczy. I że najpierw rozplątanie, oczywiście może warto sobie rozplątać to, czym jest, czym się różni ta miłość disneyowska od tej, która jest Urealniona tutaj, dzisiaj. To jest jakiś pierwszy krok, ale dla mnie w tym wszystkim jest o wiele ważniejszy ten krok, żeby zobaczyć, jak, co to znaczy siebie kochać, że to nie jest o tym, żeby stanąć przed lustrem i powiedzieć: No, jesteś po prostu genialna, jesteś najlepsza na świecie. Jeżeli tak, to super. Ale w tym zakochaniu bardziej chodzi o to, żeby być dla siebie dobrą i żeby po prostu sobie powiedzieć: Jezu, ale dzisiaj jesteś zmęczona. Jesteś tak zmęczona, naprawdę, szkoda, mi ciebie strasznie już co, weź się, połóż. To jest miłość, bo my to robimy naszym partnerom i naszym dzieciom i naszym pieskom. Nie chce się wyjść na spacer, bo jest brzydka pogoda? No to siedźmy. Nie chce ci się dzisiaj czegoś kochanie? Nie zrobiłeś tego? O Jezu, no wiem. Mamy czułość do wszystkich osób i miejsc, nie miejsc, osób, zwierzątek, istot, które kochamy, a nie do końca to mamy do siebie, nie? I to było widać u mnie w tym spisywaniu tego wszystkiego. Ale ja, tak wyglądało moje bycie z, wtedy z mężczyznami. Ja byłam właśnie dla nich taka. Rozumiesz? Nie wstydzę się tego, bo to jest gdzieś droga. No, szkoda mi, ich, chociaż mam ze wszystkimi fantastyczne relacje teraz. Bo dla nich też to była jakaś lekcja o czymś, no. Ale my tą miłość do siebie i tą czułość po prostu na jakimś etapie życia tracimy, bo jak mamy lat 5, to ona jest z nami. Mhm. Jak mamy 35, to często jest jej przeciwieństwo zupełne. Mhm. Więc czy myślisz, że to jest kwestia wychowania, porównywania, społeczeństwa, czy mm. po prostu jest taka natura człowieka? Czy to jest normalne i naturalne, czy to jest coś, co Kurczę, nas wiesz, co, przyciska? To jest takie trudne pytanie, dlatego że wiesz, jakby czuję, że to nie są moje kompetencje do końca, wydaje mi się, że to ja mogę z poziomu tej jakby Sylwii po prostu doświadczonej kobiety, która pracuje w tym z innymi kobietami, mogę powiedzieć, że to jest wszystko. Mhm. Tak naprawdę nie da się znaleźć na to recepty, moim zdaniem, ponieważ każda kobieta, z którą pracuję, ma zupełnie inną historię. One się gdzieś wiesz, zazębiają na różnych etapach, kończymy z tym samym. Efekt jest ten sam. Ale ta historia życia jest podobna. Gdzieś po drodze był jakiś rodzic, który nie umiał się dzielić tą miłością, nie umiał kochać. A ja mam w sobie dużo czułości do tych naszych rodziców, którzy byli wychowywani przez przerąbanych rodziców wojennych. No bo no jak sobie teraz myślę, będąc rodzicem Jaśka, co ja mam, jakie mam narzędzia, co ja mogę mu dać? To naprawdę to jest cały świat. A jak sobie myślę o rodzicach moich rodziców, mm -hmm. to jest piekło. Wiesz, mnie to totalnie też wzrusza. I ja kiedy patrzę z tej, z tej perspektywy na swoich rodziców, to mam do nich o wiele więcej czułości i zrozumienia. W ich umiejętności no pracy z emocjami, w ich umiejętności w ogóle. Dojrzewania. Większość z tych rodziców często po prostu pozostaje w tym stanie takiej niedojrzałości emocjonalnej. Czy też wiesz, tego, że nigdy im nikt nie pokazał, co to znaczy kochać, jak, jak to jest? Że my jesteśmy pierwszym pokoleniem, które ma szansę na to, żeby gdzieś uczyć się tego i, i przekazywać to dalej. I wydaje mi się, że nie ma jednej jakby regułki. Wiemy na pewno, że ta przepaść się w pewnym momencie zaczyna robić, w zależności od tego, jakie mamy życie, gdzie, z kim, jacy są nasi rodzice, jaka jest nasza. Jakie jest nasze podwórko? Jakich pierwszych chłopaków na swoim, wiesz, na swojej drodze spotkamy? Jaką przyjaciółkę pierwszą spotkamy? Jakie mamy przeżycia związane ze szkołą, z nauczycielami, z trenerami? Wszystko to po, po drodze, wiesz, jakby sobie taką linię życia narysować, to to wszystko tam jest. I to też warto na to spojrzeć z miłością, na zasadzie to jest moja droga, to jest moje życie, tak było. Ale dzisiaj ja biorę odpowiedzialność za moje życie dzisiaj. I jeżeli ja wiem, że jest coś takiego jak ta miłość bezwarunkowa do siebie, i wiem, gdzieś słyszałam, że mogę dzięki temu czuć się lepiej, nie tylko ze sobą, ale być lepszą mamą, lepszą partnerką, lepszą przyjaciółką, to czemu nie spróbować? Bo ja mogę, ja wybieram brak decyzji jest decyzją. Ja wybieram, czy idę z tym torem mojego życia, w którym wydarzyło się dużo różnych, trudnych rzeczy, zawsze, każdemu. Jesteśmy po prostu, wiesz, poranieni, wszyscy. Ale mogę w pewnym momencie wybrać to radykalne wybaczenie i zamknięcie pewnych tematów. Potraktowanie tego jako lekcję dla mnie i podejście zen, czyli wszystko, co mnie spotyka, jest najlepszym, co mogło się przytrafić, albo podejście radykalnego wybaczania, zresztą to jest, jest o tym książka, że po prostu biorę to wydarzenie, każde po, po kolei i przetransformowuję je dla mnie, albo mogę po prostu iść w tej linii do końca mojego życia. Znamy takie przypadki. Znamy. To jest nasz wybór. Ja mam taką teorię, że to jest trochę też brak edukacji i takiego instruktażu nauczania tych emocji, mm. że kiedy mamy te lat 5, 6, 7, jesteśmy najbardziej wrażliwą i delikatną wersją siebie, i to są często te momenty, kiedy przytrafiają nam się trudne rzeczy, mm. które nie wiadomo jak obsługiwać mm. w tamtym czasie. Więc. Kiedy, jeżeli by ktokolwiek nas wtedy na tamtym etapie uczył, że możesz powiedzieć, że ci smutno, możesz powiedzieć, mm. że ci przykro, możesz płakać, możesz nie płacz. Możesz być zła, możesz być zazdrosna, no, nie możesz płacz, to wszystko nie no. bądź grzeczna. Sieć cicho, bądź grzeczna. <gry> tak. No i wiesz, i te kobiety po prostu, te rzesze kobiet, naprawdę, całe pokolenia kobiet interesowanych um, do grzeczności i do służby de facto, po prostu, żeby służyć innym, czyli żeby innym było lepiej niż mi, później myślą, że kiedy będę kochać siebie, to będę egoistką. No to tak. jest to pierwsze takie, wiesz, sprzężenie zwrotne najprostsze. I to jest smutne, ale ja w tym widzę bardzo dużo em, też dobra, dlatego, że widzę, jak to niesamowicie zmienia życia kobiet, kiedy sobie postanawiają, a dobra, spróbuję, to trochę po, potrenuję, poćwiczę. No bo taka jest prawda, wiesz, chciałabym, żeby było tak, żebyśmy po prostu przeczytały jedno zdanie, miały olśnienie, tak jak miewamy. To jest wspaniałe, Pisam o tym ostatnio, że nie wam takich pobudek, ja to nazywam już takim po obudzeniem się. Nie wam bardzo dużo i to jest niesamowite, bo to nie jest tak, że się raz budzisz do życia. Po prostu budzisz się z życia co chwila z jakimś nowym tematem, właśnie w ten sposób. I że jakby fajnie by było, żeby w momencie, w którym ta myśl się pojawia, żeby później już po prostu wszystko było takie proste, mm. ale często jest tak, że my jesteśmy już nauczone. To są nawyki, to jest nawykowe myślenie, nawykowe działanie. To jest, wiesz, to, to jest ta teoria o tym, że jak będziesz uderzać w głowę oczekując innego rezultatu niż nabity gust, no to się rozczarujesz. Nie, tam rozczarujesz. trzeba uważności pracy codziennej. No. Wiesz, co zrobiłam dzisiaj? Założyłam najgorszy dres oczywiście, ten, <laughs> który mam szary, taki fatalny. Ale złapałam no. się na tym. Okej, okay. no właśnie. <laughs> ale po się... ale złapałam No się. właśnie, ale to jest właśnie, to jest o tym, to jest o tym, że po prostu powoli, ja mówię ci na serio, o wiele lepiej robić to małymi kroczkami, sprawdzać sobie, oglądać się. <noise> czy ktoś patrzy, i po prostu robić to w swoim tempie, niż się forsować, bo się będziesz wkurzać, frustrować, nie masz gotowości. My nie mamy gotowości. Jak ma być gotowość, jeżeli właśnie przez, nie wiem, 5 lat byłaś w tej delikatności, neutralności, czy tam po prostu otwartości, a potem przez następne 20, czy 30 czy 40 też już byłaś zaprogramowana? No to jak się odprogramować w tydzień? No, no Nie ma takiej po prostu fizycznej możliwości. Zachwyty sobą, mm. o których mówisz. Czy myślisz, że tym trudniejszym elementem i trudniejszą warstwą jest zachwycanie się tym, co na zewnątrz, czy tym, co w środku? No i wiesz, co to chyba zależy też od, od osoby. Od osoby. Um, ja mam poczucie, że wyglądam lepiej niż wyglądałam 10 lat temu. Nie dlatego, że tak wyglądam, tylko dlatego, że tak się czuję. Wiesz, bo to się od tego zaczęło. Jakby ta praca z tymi zapisywaniem tych pięciu rzeczy. Yy, skończyła się dla mnie w ten sposób, że minęły te 21 dni, kiedy już zapisywałam, a ja dalej pisałam. I miałam coraz więcej pomysłów. Bo to jest coś takiego, że rozkręcam się. I zauważyłam, że to dzieje się też u dziewczyn. Zaczynają się rozkręcać, ten zachwyt się zaczyna pojawiać. I nagle naprawdę jest tak, że coś się wydarza w ciągu dnia, z czym sobie poradziłaś i masz wieczorem taką jezu. Kurde, stara, ale super sobie to ogarnęłaś w ogóle. Czy ty, 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 ty wszyscy tak umieją? Nie. Przecież to... Wow, to jest w ogóle fantastyczne. Muszę się tym z kimś podzielić. W ogóle że to komuś powiedzieć, nie tylko w swoim kajecie. Więc ten zachwyt i zakochiwanie się w sobie, ono się zaczyna od. Dla mnie zaczęło się od czułości do siebie, takiego przyglądania się sobie w tym, w tym że jestem niedoskonała, w tym, że ale w ogóle przyglądam. Bo wiesz, bo my mamy coś takiego, że my uciekamy od siebie wzrokiem. Jest mnóstwo kobiet, które naprawdę nie lubią patrzeć na siebie w lustro. I to nie chodzi o to, żeby stanąć przed tym lustrem i też tuczne po prostu afirmacje powtarzać, tylko. Żeby w ogóle po prostu na siebie spojrzeć, spojrzeć sobie w oczy, wiesz, jakie to jest trudne na początku? Stanąć i spojrzeć sobie w oczy. No i wiesz, i to też jest trochę tak, żeby sobie wrócić do faceta i spróbować zobaczyć, czy ja go oglądam. Czy ja wiem wszystko, czy ja widzę, jak jego dłonie wyglądają, czy ja wiem, jakiego uszy wyglądają? Czy ja pamiętam, jak zamykam oczy, jaką ma skórę, gdzie ma pieprzyk? Bo jeżeli tak, to znaczy, że jestem na niego otwarta i uważna, a czy pamiętam o sobie? A wiem, gdzie mam pieprzyki wszystkie? A okazuje się bardzo często, że nie wiem, bo po prostu. Omijam siebie wzrokiem, rozumiesz? Nie lubię na siebie patrzeć. Nie mogę siebie słuchać. Przecież znasz to. Na pewno, słuchaj, na bank to miałaś na początku, jak zaczęłaś nagrywać, że usłyszenie pierwszy raz swojego głosu jest... O ja, jak ja zrozumiałam, że ja będę musiała zmontować podcast, który nagrałam... Czyli słuchać siebie na picie. No. Także... <laughs> Byłam przerażona, naprawdę. I to jest, to dotyczy nas wszystkich, wszystkich, ponieważ to jest proces. Albo będziemy go unikać, czyli nie będziemy na siebie patrzeć, nie będziemy słuchać swojego głosu, będziemy tego unikać po prostu jak ognia, albo dokonamy tego wielkiego aktu odwagi i się na siebie odwrócimy po prostu. I spojrzymy i posłuchamy, pomyślimy, co jest, jaki mam ten głos. A właściwie to może ja bym mogła trochę coś z tym głosem zrobić, bo może jest jakiś taki piskliwy na przykład. Stwierdzamy, kurczę, mam jakiś taki, hej, no, ale przecież to jest jakaś robota z głosem, czy to mogę zrobić? a wcześniej unikam tematu. Wiesz, ja teraz nie mówię o tym, żeby szukać w sobie wad, tylko jeżeli jesteśmy w stanie na siebie spojrzeć, to jesteśmy w stanie cokolwiek z tym zrobić. Czyli na przykład, ojejku, ale mam przesuszoną skórę. Rozumiesz? Nie patrzysz, no to nie widzisz. No tak. nie Znam bardzo dużo kobiet, które w ogóle nie lubią pielęgnacji, bo nie lubią siebie do tego stopnia, że nie lubią siebie smarować, wiesz. A to, dotykać. Tak, a to jest bardzo sensualne. Miałam y, jakby y, fantastyczną rozmowę z... Y, Agatą Stolą, która jest y, seksuolożką, która mówi o tym, że pierwszym jakby krokiem do tego, żeby pokochać siebie, jest przede wszystkim dotyk z siebie. Dotyk taki czuły na zasadzie właśnie asmarowania się tym balsamem. A nie, że o Boże, bo ja nie mam czasu, nie będę się smarować, no się i pójdę. Ale wiesz, to wszystko jest o miłości do siebie, bo przecież swoje dziecko uwielbiasz dotykać, swojego kotka po prostu, swojego faceta uwielbiasz dotykać. Mogłabyś nie przestawać, nie? Więc dlaczego do siebie mam taki problem? Wiesz, to, to już wchodzą inne tematy, bo miłość do siebie też bardzo dużo ma e, wspólnego z naszą sensualnością i z naszą seksualnością, ale to już w ogóle nie mój temat. Odsyłam do Agaty, fantastyczna jest. Więc, ale wiesz, to się wszystko gdzieś tam zazębia, że my, jako kobiety i to nasze szczęście i spełnienie bardzo mocno siedzi na tej miłości do nas swojej. Bardzo trudno nam w oderwaniu od siebie i w tej dezintegracji ze sobą. Być szczęśliwy, no bo jak? Wiesz? Miłość do siebie, samoocena. Mm. Czy to są tożsame tematy? Czy to jest jedno i to samo? Czy to jest trochę co innego? I czy jeżeli pracujemy nad jednym, to drugie się poprawia? Mm. Ja Pięć powie... pytań w jednym. No, ja, bym no. Po... To, ja odpowiem na to ostatnie, bo mi się wydaje właśnie, że, że raczej jest tak, że jeżeli pracujemy nad miłością do siebie, to nasza samoocena rośnie. Dlatego, że przede wszystkim zaczynamy siebie dostrzegać i widzieć. To jest trochę tak, jak pracujesz w korpo i masz pod sobą ludzi, który, którymi tam gdzieś zarządzasz. Jeżeli ktoś tutaj z, z, z słuchaczek, która będzie miała takie doświadczenie, to zrozumie, że to jest o tym, że jeżeli jesteś dobrą szefową, to znasz swoich ludzi. Wiesz, co, w czym oni są dobrzy, a w czym są beznadziejni, lepiej to zostawić. Nie? Po prostu ich nie cisnąć o to, tylko wykorzystywać ich największy potencjał, a te rzeczy, które są u nich piętami, hachilesowymi, odkładamy, no nie będziemy się tym zajmować. Tak samo jest z nami. W ten sposób budujemy też samoocenę naszych pracowników, bo wspieramy te rzeczy, w których są dobrzy, w których sobie świetnie radzą, a odkładamy te, które nie są najmocniejszymi ich stronami, bo po co je wyciągać? A można do tego podejść odwrotnie, czyli olać to, co jest dobre i cały czas cisnąć na to, co jest niedoskonałe. Nie? I trochę tak działamy wobec siebie, czyli nie zauważamy tego, co jest w nas dobre, bo tak to jest w ogóle po prostu bez sensu, próżne, głupie, Boże święty. Ucz się, a nie patrz się w lustro, nie? Jakby klasyk. Więc jakby trochę tak działamy z, tego, z tej zasady, że tylko widzimy to, co złe. Więc ta, ten zachwyt nad sobą i takie dostrzeganie, o jezu, zrobiłam wczoraj jajecznicę dla 12 osób. To jest niezłe wyzwanie w sumie, ale fajnie mi poszło. Wszyscy byli zadowoleni. Super. To są i naprawdę w tym takim zapisywaniu codziennym nawet takie rzeczy dobrze, żeby się pojawiały. Takie proste, małe, że a, zrobiłam sobie tak ładnie wyglądający obiad, albo że nie wiem, nagrałam jakiś piękny podcast, albo no cokolwiek, albo dostałam jakieś super zlecenie, albo, dogada, albo pięknego maila wysłałam, albo dostałam albo o, cokolwiek. Żeby sobie to zapisywać, tego jest mnóstwo codziennie, tylko my uznajemy, że to jest nieważne, bo ważniejsze jest to, że w kuchni jest nieposprzątane. No nie posprzątałam w kuchni. System beznadziejna. Oczywiście to jest taki wiesz, przykład drastyczny, ale trochę tak to wygląda. Więc jeżeli zaczynamy dostrzegać w sobie te fajne rzeczy, te takie miłe rzeczy, które nas spotykają, albo które same zrobiłyśmy, albo że jakoś ładnie zorganizowałyśmy coś, albo fajnie się zachowałyśmy wobec dziecka, fa faceta, rozwiązałyśmy jako. To w nagle ta nasza samoocena rośnie, no bo koncentrujemy się na tym, co, co jest dobre, a to, na czym się koncentrujesz, rośnie, no i tak to działa. Więc jakby samoocena będzie trochę sama rosła, będziemy, im bliżej będziemy siebie, tym bardziej będziemy wiedziały, co lubimy. No bo jeżeli nie znasz siebie, to nawet w kontekście tej sensualności nie będziesz wiedziała, co lubisz w łóżku. Nie będziesz wiedziała, co jest dla ciebie fajne. My jesteśmy w tym, wiesz, w dużej większości w tym takim po prostu, mm, mm, nie wiem, to udaję, albo zrobię coś, co jest oczekiwane, tak? A nie, że dobra, ale właściwie to co ja? No, więc to dotyczy moim zdaniem bardzo wielu sfer mm. i rzeczywiście to, na czym koncentrujemy się, rośnie, więc jeżeli to zadanie takie trochę na zasadzie Codziennej pracy nad czymś nas prowadzi w tą stronę zachwytów i miłości, to później wszystkie te elementy zaczynają się układać w taką bardziej czułą układankę. Czy ten proces, bo jak o tym mówisz i mówisz o swojej drodze, to brzmi jak marzenie każdej dziewczyny, Boże, tak, zacznę dziś w ogóle, zapiszę 21 dni w ogóle i świetnie, już. Czy to jest takie proste? Wiesz co, jest. Naprawdę? Tak, tak, bo my lubimy sobie dużo rzeczy utrudniać. To na początku jest trudne, no bo musimy się przebić przez te... To jest takie głupie, po prostu będę się zachwycać. Więc na początku to jest takie trudne, to w ogóle uznanie tego, że tak może być, że jest jakiś kłopot, że uznanie tego, że chcę spróbować, nie, to są trudne. Ale ten moment, w którym już jesteś rozpędzona, w tym po prostu pisaniu o sobie miłych rzeczy, do siebie miłych rzeczy, nagle zaczynasz zauważać, że w ogóle widzisz o wiele więcej dobrych rzeczy w, wśród ludzi wokół siebie. Nagle partner bardzo zaczyna doceniać ciebie, bo na serio to po prostu jest. To działa. No. jest takie powiedzenie: jak chcesz zmienić kogoś, zacznij od siebie. No i to jest jakby dowód kolejny na to, że kiedy my zaczynamy zupełnie bezinteresownie, no bo nie chcemy nikomu zrobić dobrze, my chcemy sobie zrobić dobrze, więc jeżeli zaczynamy na sobą ten ruch taki do, 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 do dobra, do czułości, do miłości e, wykonywać, to, to się rozlewa, bo miłość ma to do siebie, że ona przez pączkowanie rośnie. To jest właściwie jedyna rzecz na świecie, która po prostu rośnie. Im jest jej więcej, tym jest jej więcej. No. Sama, za darmo. Więc wiesz, to jest, i to jest później łatwe. I to jest tak, że rzeczywiście em, na pewnym etapie przestałam to robić, bo to weszło mi w nawyk. Ja po prostu z nawyku e, żyję w zachwytach. Takich właśnie Spaniał. trochę przesadzonych. E, I z nawyku jestem już w takiej opcji po prostu zachwycania się też sobą momentami, bo to już nie, nie musi być stałe, ale to są rzeczywiście teraz, jak, sobie, jak wiesz, szukam tego w głowie, ale to jest nawyk już. Ja mam to w nawyku po prostu. Nie muszę tego zapisywać, ale trochę tak jest, że przed snem to robię. Trochę tak jest, że mam jakieś tam swoje karty, to sobie je oglądam, coś dla siebie robię, albo coś wiesz, tu jest na przykład nów no, Księżyca, czy pełnia, coś tam sobie zapisuję. Ja robię takie rzeczy właśnie wokół tego pilnowania, żebym nie zapomniała, że jestem fajna, żebym nie zapomniała, że, że jestem miła, dobra, że, jest, że nie wiem, że umiem kochać, że coś tam. To ładnie powiedziane bardzo. Bo to jest, żeby nie dać sobie o tym zapomnieć. Mm -hmm. I oczywiście domyślam się, że z tego poziomu, z tego miejsca, w którym jestem, to się może wydawać, więc ja się po prostu, przepraszam, że tak się zacinam, ale właśnie chcę na chwilę się tam cofnąć, bo teraz to jest łatwe. To naprawdę jest łatwe. Teraz to jest oczywiste. To jest to naturalne. To jest to miejsce, do którego ja wróciłam. Po prostu mam wrażenie. Ja się nie wstydzę tego. Ja w ogóle nie mam obciachu z tym, żeby być trochę jak dziecko momentami, bo też w związku z tym, że rosła mi samoocena, to trochę zaczęłam mieć w nosie to, co kto sobie o mnie myśli. Bo to tak działa, no. Że jakby im bardziej jesteś przy sobie, ufasz sobie, lubisz siebie, po prostu doceniasz siebie, szanujesz, ufasz sobie, nie? To im bardziej jesteś przy sobie, tym mniej Cię trochę obchodzi to, że ktoś myśli inaczej? I czy to jest egoizm? No nie, no bo co mnie obchodzi to, że ktoś, na przykład, kogo nie znam, kogo nie znam, ma jakiś nam mój temat złe zdanie? No, no nie może mnie to obchodzić, wiesz, że to jest oczywiście e, temat kolejno obszerny, myślę, na następne pięć spotkań, bo, bo temat tego bycia ocenianą w dzisiejszych czasach jest ogromnym, e, jakby. Ogromnie szeroki, I ale oceniania. No, oceniania, porównywania się, wiesz, bardzo, bardzo, bardzo duży temat, szczególnie dla osób, które próbują cokolwiek robić w social mediach, czyli po prostu się wystawiać na ten ciągły um, osąd, ciągłe, ciągłe osąd mm. który po prostu jest, no tak, tak jest. Um, ale jak pracujemy nad tym w ten sposób, to na pewnym etapie po prostu, serio. Ja się łapię czasami na tym Jezu, co ja tu napisałam, bo przesadziłam. Wiesz, Ech. że po prostu czasami i, i wtedy włącza mi się jakaś taka. Ale potem sobie myślę, no i co? Jeżeli to komuś, jednej osobie nawet, to co napisałam, to czym się podzieliłam, to że poleciałam tak daleko w tej swojej jakby historii intymnej, czy czymkolwiek, jeżeli, co, jeżeli nawet jednej osobie to przyniesie ulgę, albo jedna osoba sobie pomyśli, pff, myślałam, że coś ze mną jest nie tak, a w takim razie wszystko jest okej, okay, to ja już jestem happy. Rozumiesz? Że ja tego nie chcę pod publiczkę już, bo ja już jestem na tyle osadzona w sobie, że już nie jest potrzebne. Mówimy o tym, że ta miłość do siebie to jest ten fundament, ten początek, mm. że to jest ten początek każdej miłości. Mm. Ale tak w zasadzie, po co nam ta miłość do siebie w kontekście innych relacji? Co ona nam daje? No. Czego uczy, albo co ułatwia, albo co utrudnia? No i teraz tutaj z poziomu bycia kompletnie nieekspertem, raczej osoby, która się uczy cały czas, bo ja jestem, w właśnie mam wrażenie, że ten obszar u mnie, Taki życiowy, mam totalnie ogarnięty, cały, bardzo pięknie, ale obszar relacji y, damsko-męskich kulał wiele lat, na zasadzie, że jako po prostu kładam na półkę, myśląc sobie, dobra, zajmij tym później. To może nie jest jeszcze takie istotne. No ale wiesz, ta praca nad miłością do siebie, ona mnie tam przesuwała ciągle i przesuwała i testowała i przesuwała. I z mojej perspektywy tylko, bo ja nie pracuję z kobietami w kontekście relacji, więc nie mam żadnego punktu odniesienia. Tylko i wyłącznie z punktu mojego widzenia i mojego siedzenia. Ja po prostu jestem o wiele lepszą partnerką, kiedy jestem taka, jaka jestem dzisiaj. Jestem po prostu kompletnie kimś innym. Naprawdę, to jest po prostu bycie zupełnie kimś innym. Jak porównam sobie siebie, Sprzed 15 lat, jaką byłam dziewczyną dla swojego faceta wtedy, a jaką jestem, czy byłam partnerką dla swojego partnera, to to są w ogóle, wiesz, no nie była ziemia. I to jest to, że to jest ta kwestia czułości, zrozumienia, wyrozumiałości, bycia czy liderką, bo jeżeli ja nie umiem być czy liderką swoją, czyli sobie dawać ten support, to nie będę umiała być czy liderką dla swojego partnera, tylko będę go ciągle testować albo będę go mm, challengeować. To było moje ulubione, czyli po prostu cały czas, wiesz, szpileczka i sprawdzanie i challenge, challenge. To jest potwornie męczące, okazuje się. Bo najpierw sprawdziłam, jak to jest męczące dla mnie, a potem sobie zdałam sprawę, aha, o Jezu, ja to robię też w związkach, bo trochę słabo. I wiesz, i to jest tak, że rozstajesz się z kolejną osobą i oczywiście możesz żyć w przekonaniu, że wszyscy są po prostu faceci beznadziejni. Ale możesz też mieć refleksję na zasadzie, dobra, ale to tak, po pierwsze, z jakiego ty klucza tych facetów do siebie przygarniasz, Przyciągasz, a po drugie, to czy ty na pewno jesteś otwarta na bliskość i tak naprawdę chcesz i umiesz stworzyć więź, czy nie, wiesz? I to są, jest mnóstwo tematów, i ja sobie z tym pracuję w terapii. Uwielbiam to i to jest mój ostatni departament, właśnie, który tam teraz zagarniam, ale już na 100% mogę Ci powiedzieć, że ja po sobie wiem, że to mnie jako matkę wzbogaciło bardzo, bardzo i na pewno jako córkę też bardzo. Bo mówię o takich, wiesz, relacjach, które dla nas są bardzo ważne, a jednocześnie nie do końca zawsze mamy nad nimi jakąś kontrolę. No i jako totalnie jestem zupełnie inną partnerką, więc myślę, że to jest po to, żeby nam się lepiej żyło. Ja myślę, że jak pracujemy nad tym i jak mamy, jak czujemy faktycznie tą prawdziwą miłość do siebie i rozumiemy siebie i dajemy sobie i czas i przestrzeń, my jesteśmy po prostu lepszymi ludźmi. Na 100%. Bo to samo poznanie daje nam o wiele więcej narzędzi do tego, żeby codzienność naszą, jakby ogarniać. Niać, Wiesz, to jest o tym i to jest o tym, że ja na przykład strasznie nie lubię tego, bo to dla mnie jest o jakiejś walce i o jakimś forsowaniu znowu, że stawać się najlepszą wersją siebie, ja strasznie już tego nie lubię. Nie wiem o co chodzi, że tak jak mam takie słowa jak dyscyplina, nie wiem, wychodzenie ze strefy komfortu, mam jakieś takie, że mm, nie mam tam, nie podoba mi się. Tak samo mam z tym, że najlepszą wersją siebie. Nie, nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, żeby nam się żyło lepiej. Po co masz być najlepszą wersją siebie? Żeby tak stać i zobaczcie jaka jestem? Nie, chodzi o to, żeby nam się lepiej żyło, żeby było nam. Żebyśmy, jak mamy więcej czułości, to sobie odpuścimy to mycie garów wieczorem i po prostu zrobimy to rano. Nie wiem, to już głupi przykład, ale rozumiesz, że jakby odpuścimy sobie pewne rzeczy, zrozumiemy, że jesteśmy zmęczone, nauczymy się słuchać ciała, będzie nam się lepiej żyło. Zrozumiemy, że potrzebujemy odpoczynku i sobie go damy. Będzie nam się lepiej żyło. Albo postawimy granicę szefowej, która jest dla nas podła. Będzie nam się lepiej żyło. To jest cały czas o tym. To nie jest o stawaniu się najlepszą wersją siebie. Jest duża szansa, że to jest taki. Wiesz, byprodukt, no, że to jest po prostu skutek uboczny tego, że stajemy się coraz lepszą wersją siebie, ale to nie jest cel. Celem jest lepsze życie. Mm, no dokładnie, tak. Ja myślę, że teraz i po moim wczorajszym objawieniu na manikiurze <sum> <sum> i po tej dzisiejszej rozmowie to takie moje totalnie punkty do zapisania i do egzekwowania codziennie, i do przypominania sobie przy podejmowaniu każdej decyzji, to jest właśnie to. Jak zrobić tak, żeby mi było najlepiej? Nie czekać z tym, żeby mi było dobrze, na to, jak będę miała lat 70. I teraz ważne jest to, żeby. Że to nie chodzi o to, że to ma być czyimś kosztem, bo ja już słyszę, wiesz, ten, że, że jak zrobić, żeby mi było najlepiej, czyli żeby wszystkim innym było gorzej? To jest, taki sam, to jest tak samo jak z tematem pieniędzy, że jak zrobić, żeby być bogata. Czyli na pewno komuś zabrać. Rozumiem, bo to są, to są ludzkie przekonania. Nie, chodzi o to, jak zrobić, żeby mi w tej sytuacji, w której jestem, w tym rozdaniu, w tym miejscu, w którym jestem w życiu, w tym mieszkaniu było najlepiej. Czy lepiej mi będzie, jak sobie posprzątam, upiorę poszewki od poduszki, kupię piękny kocyk? Czy będzie mi wtedy lepiej? Czy będzie mi wtedy lepiej, jak będę sobie odmawiać? No, to jest o tym, żeby mi było najlepiej z tym zestawem rzeczy, które mam, a nie. O tym, żeby komuś coś zabrać. I... Ja wiem, że pewnie te, to porównanie, które ja przytaczam yy, wiele osób wyśmieje, ale dla mnie naprawdę te wyjściowe dresy i te domowe dresy, dla mnie to jest taki mocny symbol. Mm. tego I to dla mnie naprawdę bardzo we mnie to jakoś tak rezonuje, że. Dlaczego ja chodzę w rzeczach, które powinnam wyrzucić pięć lat temu, nawet jeżeli to jest po domu, nikt tego nie widzi. Nieważne. Natalka, jest... Ja się mogę czuć dziesięć razy lepiej Absolutnie. W czymś nowym. To jest znowu powrót do szaf i do pracy z kobietami, z ich stelami, z, z ich ubraniami, ponieważ jest temat pierwszy, czyli te piękne rzeczy trzymamy, ale mamy drugi temat: Trzymamy rzeczy po domu. I albo w momencie, w którym próbujemy czyścić szafę, jest opcja. Nie, to będę miała na działkę. Ja mówię, stara, a nie chcesz na tej działce wyglądać jak królowa? Ty, no właściwie chcę. Rozumiesz, że my mamy to zgrane, bo kiedyś, ja ci powiem, to jest, to jest dlatego, że w czasach, kiedy nasze mamy były dziećmi, nie wyrzucało się rzeczy, bo nie było nic. Słuchaj, jak ja byłam w, na, w liceum, to naj, moim ulubionym zajęciem było chodzenie do sklepu z materiałami, bo nie było ubrań w sklepach. My musiałyśmy z moją babcią kombinować i szyć. Znaczy my, ja byłam jeszcze dzieckiem, tam ja się uczyłam, ale rozumiesz, o co chodzi, że to jest stąd, więc my musimy sobie zadać pytanie tylko dzisiaj, czy zaraz, ale my żyjemy w czasach obfitości, nawet przesadzonej w drugą stronę. W związku z tym, jeżeli faktycznie już naprawdę ściurałyśmy te rzeczy i one są zniszczone, to można je przerobić na szmatki, można je po prostu zutylizować, oddać, oddać do schroniska dla piesków, cokolwiek. Jest bardzo wiele opcji, ale nie zakładać na po prostu grzdzie. To Ja mam w domu trzy t-shirty, które mają... Takie plamy, których się nie da sprać. już próbowałam naprawdę na różne mm. sposoby, nie da się. To Są plamy, jakieś to po czerwonym winie czy po czymś, mm. i ja je noszę po domu. Świetnie, i robisz sobie, robisz sobie krzywdę. I to jest niesamowite, bo bardzo wiele osób to robi, i serio, ja też z domu nawet miałam to nauczone, i musiałam to przewalczyć, ale przewalczyłam to już na studiach, bo akurat temat ubrań dla mnie był po prostu od zawsze. byłam. Jak wiesz, po prostu cały czas nastroszona i obserwowałam wszystko. Moja mama zawsze miała tak, że wracała z pracy i przebierała się natychmiast w legginsy i w koszulkę. Nienawidziłam tego po prostu. I jeszcze ją ochrzaniałam. Mówiłam, mamo, błagam cię, masz tyle super rzeczy. Ja ci to wyrzucę. Wyrzucałam jej. Kupowała kolej. Rozumiesz, że jakby po prostu to jest do spalenia. No ale błagam cię, bo jest mi tak wygodnie. No wiesz, no jakby, no co będę z nią dyskutować? Ona nie chce, tej, nie chciała tej refleksji mieć. Ale zmieniło się, teraz już tak nie jest. Natomiast. Ale, wtedy poczekaj, miała ta... ale ja widziałam u ciebie na Instagramie ostatnio, no? że ty też znalazłaś w swoim mieszkaniu jakieś złamane miotły. To jak... był hit! <laughs> Jezus, Maria. I jakieś rzeczy, które cię otaczały, które tak. były mało wyjściowe. Tak, El, wiesz co? a to jest w ogóle jeszcze o czymś innym. To jest o tym, że nie zwracamy uf, bo tak. To, że sobie wybieramy na zakładanie na grzbiet tych rzeczy, to jest nasz wybór. Widzimy to, zakładamy na siebie. Ale jest jeszcze druga sfera, hit to jest. Druga sfera mówiąca o tym, że my nie widzimy, czym się otaczamy w ogóle w domu. I ja na przykład ja latami robiąca rozumiesz warsztaty dla firm, na których robiłam różne siupy, tam po prostu mówiłam: Dobra, schowajcie teraz to, spróbujcie to narysować. Zobaczcie, nie widzicie w ogóle, udowadniając tym wszystkim biednym ludziom w tych firmach, że po prostu wiesz, nie z to nogą. Ja nagle patrzę przed Wielkanocą, bo kiedy na to zwróciłam uwagę, bo złamała mi się miotła. Nie dlatego, że ona. <śmiech> <śmiech> Rozumiesz? To jest. Jest mi głupia i wstyd. Ale taka jest prawda, że miałam za drzwiami miotłę i po prostu codziennie używałam, bo koty rozwaliły znowu czarcie, słuchaj, coś tam. I pewnego dnia ta miotła mi się złamała. I ja dopiero na nią spojrzałam i miałam takie. Jezus Maria, żeby nie powiedzieć gorzej, co to jest? Ona była w takim stanie swojej, ona była naprawdę. Ta miotła nie miała prawa już zamiatać. Ona miała tak, w takim stanie ten dół, wiesz, to miotłę. Koszmar. Więc myślę sobie, o nie, ja się muszę przyjrzeć, co ja tu mam w tej, bo coś mi się wydaje, że tego jest więcej. <miany> Miałam taki po prostu rzut, i słuchaj, otworzyłam szafki i znalazłam trzy rzeczy. I tak, pierwsza to była miotła, drugie to było sitko, z dziurą, zielone, w kolorze, którego nienawidzę. Nie mam zielonego pojęcia, Słuchaj, zielonego pojęcia, skąd ona było w moim domu. Czasami są takie rzeczy, że on ktoś przyniósł, zostawił, albo nie wiem, w jakiejś przeprowadzce, rozumiesz, ale ja na to nie zwróciłam uwagi i ja tego sitka używałam codziennie, albo co drugi dzień. I co było trzecie? Złamana łyżka do butów. Uf. Plastikowa, bo kupiłam na szybko, czyli taka klasyczna prowizorka, która utrzymuje się najdłużej. Pamiętam, że kupiłam tą łyżkę do butów, bo miałam jakieś takie buty, z którymi sobie nie, nie radziłam za bardzo e i kupiłam ją na szybko w Ikei. To by było w porządku, tylko że ona się po prostu złamała, i ja używam tej złamanej. Jestem jeszcze stara, no naprawdę, pała po prostu. Siadaj, pała. Z własnych, rozumiesz, wiesz, z własnych nauk. Ale czasami tak jest. Jesteśmy tylko ludźmi, więc to, czym się otaczamy, jest niesamowicie ważne, bo ja codziennie, rzucając kątem oka na tą miotłę i na to sitko, i na tą łyżkę, ja po prostu ściągałam się w dół. Więc postanowiłam się awansować. I poszłam kupić sobie piękną drewnianą miotłę, po prostu wydizajnowane, sitko. I drewniana łyżka do butów, i mam je, mogę zrobić zdjęcie i pokazać. Rozumiesz? Jakby awansuje, to jest opcja awansowania się z tego, ja już mogę to wyrzucić. Trudno, tak. Świat utonie pod plastikiem, ale moje rozwalone sitko przeżyło już wszystko, amortyzacja się wydarzyła, mogę się go pozbyć. No, nic z nim więcej nie zrobił z tego, że go mogę wyrzucić do segregowanych śmieci. I także zrobiłam. I wydaje mi się, że to jest też o miłości do siebie. Dokładnie że... dla mnie to jest o miłości do siebie. <laughs> no, że tak otaczamy się tymi, wiesz, ta poduszeczka, to, ten kocyś, to, to takie rzeczy, które nam robią przyjemność, bo są dla nas. I jak zrobić, żeby mi było lepiej? Jak, I jak zrobić, zrobić lepiej? żeby było mi lepiej, i jak zrobić, żeby mieć lepsze życie. I naprawdę dziewczyny. Mi też się zdarza, jak widać, robić te rzeczy, ale podzieliłam się z tym dzielnie, tym dzielnie na Instagramie. Robię coś... Zostało ci to wyciągnięte. Tak. No i bardzo dobrze, bo to jest cały czas o tym, że nie ma tak, że jesteśmy perfekcyjne. Nie ma tak, że, że już po prostu ta robota jest już na zawsze skończona. To jest o tej czujności. O tej czujności. Przeszłam się potem pochać, i już nic więcej nie znalazłam, ale jestem pewna, że wiesz, gdzieś coś się tam jeszcze znajdzie. A serio, przekopałam łazienkę. I to było przed Wielkanocą, co nie miałam za bardzo na to czasu, stwierdziłam trudno. Muszę to zrobić, czuję, mam imperatyw na to, żeby wyciągnąć ten po prostu wstyd, jaki tam jest, jeżeli jest, to go wyciągnę. No i dziewczyny były urocze, ponieważ wiesz, wysyłały mi swoje wstydy, bo stwierdziły: Dobra, to ja też idę do kuchni, to ja też. Wystarczy czasami jedna szuflada, jest Jezus. No, więc tak, to jest o tym, żebyśmy sobie robiły dobrze, w takim rozumieniu poprawiały sobie nasz dobrostan codzienny, no, codzienny. To jest właśnie moje takie rozumienie tej miłości do siebie na co dzień, na dzisiaj i to jest ta moja robota do zrobienia. Mm. Czy ty masz coś do dodania takiego, co dziewczyny mogą wdrożyć dzisiaj, od teraz, co może im poprawić życie? Idź otwórz szufladę. Serio, no jeżeli wiesz, jeżeli... To tak naprawdę każdy od, o, powinien sobie od siebie zacząć w takim sensie, żeby... Sprawdzić, na co ma gotowość, bo niektóre z nas już mają bardzo dużą gotowość na tą miłość do siebie i pójdą w zachwyty i popłyną w, tą, w te głupstwa początkowe, w te trudy, a będą takie z nas, które mają jeszcze. Nie, ale dobra, pójdę, otworzę szufladę. <laughs> Zajrzę. I znajdę sobie tam coś i, i zobaczę to i uznam, o rany, dobra, nie? No to chyba zasłużyłam już na to, żeby kupić sobie ładne albo nowe, albo po prostu dobre, nie. No i czekaj, właśnie mi się już że mam, muszę wyrzucić czajnik, bo jeżeli jeszcze raz się poparzę, mam designerski czajnik, ale niestety jest beznadziejny i po prostu się już poparzyłam trzy razy, bo, bo się z niego bokiem leje. No więc wiesz, no, muszę sobie zrobić lepiej, chcę sobie zrobić lepiej, bo na tym to polega, więc wymienię ten czajnik taki, żeby był komfortowy. I to nie jest, wiesz, też o tym, o pieniądzach, to nie jest o jakichś takich wielkich inwestycjach, nie musi być. To jest naprawdę o tej takiej czujności, uważności na małe rzeczy wokół mnie. Czy ja je lubię, czy one się podobają? czy one tu stoją, bo dostałam to od mamy, ciotki, babci, ale tak naprawdę to tego nie cierpię, po prostu durno stojka. Rozumiesz, to jest takie rozglądanie się wokół siebie, więc ja bym od tego zaczęła. Porozglądaj się wokół siebie najbliżej. I to jest też trochę o tych codziennych wyborach takich właśnie, które dresy wyciągamy z szafy no, też. ale to wiesz, to możemy zacząć od dresów, a potem jest o koleżankach. Czy te, które są nasze przy nas, to jest mi z nimi dobrze i czuję, że moja miłość do siebie rośnie i ja rosnę jako człowiek? Czy kurde, za każdym razem jest tak, że energia, no, to są obszar do pracy z tą miłością siebie i w ogóle on po prostu rośnie razem z miłością naszą, bo my zaczynamy więcej widzieć. Jeżeli my jesteśmy dla siebie dobre, to zaczynamy mieć brak zgody na to, żeby ktoś dla nas był niedobry. Bo jak my jesteśmy dla siebie niedobre i ktoś jest dla nas niedobry, to jest okej. Okay. Mm. Ale jak my jesteśmy dla siebie dobre. I robimy dla siebie dobre rzeczy. A ktoś dla nas jest nieprzyjemny, to nagle mamy ten kontrast i nam to już zaczyna przeszkadzać. Duży obszar do pracy. Wspaniale się nadzieję patrzy, wspaniale się ciebie słucha i Wajemnie. po prostu <laughs> świecisz tym, o czym mówisz, mm -hmm. węż, więc y, super. Bardzo Ci dziękuję. Ja Ci bardzo dziękuję. Ym, dużo mi dałaś do myślenia i dużo narzędzi też. Hmm. I ja na pewno. Zaczęłam już wczoraj. <laughs> Cudownie, trzymam kciuki, bo to jest najbardziej fascynująca podróż. Dzięki. Bardzo Dzięki. dziękuję.